Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W scenie być może nie całkiem prawdziwej, ale przekazanej przez tradycję, umierający cesarz rzymski Julian Apostata mówi: Galilejczyku, zwyciężyłeś. Nie wiemy do końca oczywiście, czy to są słowa prawdziwe, czy nie, ale jest na pewno prawdą, że dla wielu współczesnych Pan Jezus uchodził przede wszystkim za mieszkańca Galilei, za Galilejczyka, i to bardzo mocno jest osadzone w tradycji. Wprawdzie inny nieco jego obraz uzyskujemy w Ewangelii według świętego Jana, która skupia się przede wszystkim na pokazaniu działalności Pana Jezusa w Judei, no ale z pewnością z tych 3 lat, kiedy prowadził działalność publiczną, znaczna część przypadła właśnie na Galileę. Ta ówczesna Galilea, Galilea z czasów Pana Jezusa, w ogromnym stopniu, to pokazują badania archeologiczne, była jednak zamieszkana przez Żydów, a właściwie była zjudaizowana powtórnie całkiem niedawno, zaczynając od I wieku po Chrystusie, czyli przez władców z dynastii hasmonejskiej, szczególnie przez Jana Hirkana, mniej więcej na przełomie II i I wieku po Chrystusie, który zaczął sprowadzać znaczące liczby osadników właśnie na ten teren i z niewielkimi wyjątkami zasiedlił Galileę Żydami, co pokazuje, że również tutaj mieszkali głównie Żydzi wyznający judaizm, stosujący się do przepisów rytualnych i nie odróżniający się może w jakimś istotnym stopniu religijnym od Judejczyków. Różnił pewnie język, to często znajduje swój wyraz w Talmudzie, również inne, może niektóre inne obyczaje. Samo Jezioro Galilejskie, nad którym się znajdujemy, w tamtym czasie było jednym z ważniejszych części przemysłu, rozwoju, szczególnie rybołówstwo, i to jest też ten krąg, z którego pochodzi wielu uczniów apostołów Pana Jezusa, których powoływał. Jak moglibyśmy opisać, jeśli to jest w ogóle możliwe, takim współczesnym językiem klasę społeczną, do której apostołowie należeli? Jaka to była grupa? No, niektórzy, wydaje się, nawet rządzili czy zarządzali czymś w rodzaju przedsiębiorstw, jak synowie Zebedeusza, inni, jak święty Piotr, po prostu być może był w tej samej grupie, a być może miał osobną firmę. Znowu używamy takiego współczesnego języka, no ale próbujemy trochę przybliżyć ten, jak to wtedy wyglądało. Oczywiście ten język współczesny, z jednej strony nie mamy innego, musimy mówić tym językiem, ale z drugiej strony ma on znaczne ograniczenia. Jeżeli mamy używać takich określeń jak przedsiębiorstwo, jak firma, to musimy od razu dodać rodzinny i rodzinna. Dlatego, że wszystko odbywało się w ramach rodziny. Ojciec, synowie, matka, córki, czasami wnukowie także, ale były to właśnie małe przedsiębiorstwa, a okolice Jeziora Galilejskiego były niejako zdane na to bogactwo, które z Jeziora Galilejskiego pochodzi, czyli na ryby. Do tego był tutaj przemysł, znów nasze określenia, drzewny, prawda, stolarski, budowlany, spożywczy,
bo to wszystko było potrzebne. Hodowla zwierząt, uprawa roślin, uprawa zbóż. Galilea była traktowana wręcz do naszych czasów, a i dzisiaj też, zwłaszcza tam Dolina Esdrelon, bliżej Morza Śródziemnego, jako spichlerz Palestyny. Była traktowana jako bardzo urodzajny kraj. Do tego miała położenie na szlaku handlowym, który rozpoczynał się w Egipcie, nosił nazwę Via Maris, droga morska, prowadził wzdłuż Morza Śródziemnego, mniej więcej koło Megidda na południe od pasma Karmelu. On rozchodził się w dwóch kierunkach. Jeden kierunek prowadził dalej na północ w kierunku dzisiejszej Syrii, Turcji i Europy, a drugie odgałęzienie prowadziło w kierunku morza, w kierunku Jeziora Galilejskiego i do Damaszku, a stamtąd do Mezopotamii, czyli dzisiejszy Irak, a stamtąd do Iranu, czyli do Persji i na północ do Kaukazu. I właśnie to drugie odgałęzienie, ono prowadziło tutaj, wiodło obok Jeziora Galilejskiego, co spowodowało, że położenie tego jeziora na ważnym szlaku strategicznym i ważnym szlaku handlowym. W Kafarnaum pobierano cło od tych przemieszczających się kupców i handlarzy. Była tutaj komora celna i więc jeden z uczniów powołanych przez Jezusa odbiega od tego paradygmatu rybaków, ludzi prostych. Chodzi o Mateusza, który był celnikiem, siedział w komorze celnej i właśnie w tej swojej życiowej sytuacji został przez Jezusa powołany. Zresztą to widać w jego Ewangelii, dlatego że w jego Ewangelii jest najwięcej wzmian o rozmaitych pieniądzach, o monetach wtedy używanych, tak jak i dzisiaj pracownik kantoru zna dość dobrze, w każdym razie powinien znać waluty europejskie i światowe i wiedzieć, czym się różni euro od, powiedzmy sobie, dolara, gdzie jest to euro używane i tak dalej. Nie tylko euro, ale inne waluty i mamy całe tablice tych walut i coś w starożytności było zupełnie podobnego, bo mamy tam te właśnie nawiązania w Ewangelii Mateusza. W Ewangelii Mateusza są też nawiązania do miar, do wag, więc to wszystko bardzo pasuje do tej mentalności celnika. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych, no właśnie byli rybakami. Filip być może był Żydem z diaspory, bo chyba mało prawdopodobne, że w ogóle nie był Żydem. Ze względu na imię, tak? To znaczy na greckie imię. Samo imię, no ale właśnie Żydzi mieszkający z dala od Jerozolimy nosili imiona schelenizowane. Więc bardzo często tutaj też było praktyką wśród Żydów ówczesnych to, że posiadali dwa imiona. Jedno greckie, a drugie właśnie hebrajskie. Dokładnie. Z Kany Galilejskiej pochodził Natanael, którego greckie imię brzmi Bartłomiej. Właściwie nie wiadomo, czym się tak na dobre zajmował, bo Jezus go powołał, kiedy sobie odpoczywał przed drzewem figowym. Trudno powiedzieć przed figowcem, trudno powiedzieć, czy odpoczywał po jakiejś pracy, czy być może odpoczynek był sposobem na życie. Natanaela, bo ta rozmowa jest taka no powiedzmy sobie dosyć luźna, ta dotycząca jego powołania, więc wywodzili się na pewno tak czy inaczej z tych niższych warstw społecznych, ale z drugiej strony my nie możemy ulegać pewnemu stereotypowi, na który mamy ochotę, że jeżeli usłyszymy, że to był wieśniak, rolnik, rybak, człowiek prosty, no to znaczy, że to był człowiek biedny. Nie, to był człowiek prosty, ale to nie był człowiek, nie musiał być człowiek biedny. Bywali wśród takich osób ludzie bardzo zamożni, bo przynajmniej miał kawałek ziemi, znał rzemiosło, czerpał z tego niemałe zyski i wobec tego nie byli to ludzie absolutnie biedni. Na pewno wykazywali się daleko idącą taką przedsiębiorczością. Tu jest coś dziwnego w tych opowiadaniach o powołaniu. Coś, co zawsze, jeżeli tak można powiedzieć, wzbudza
pytanie, mianowicie dlaczego osoby, które miały życie tak pewne, tak stabilne, jak choćby Mateusz, jak ci synowie rybaka synowie Zebedeusza, prawda? Dlaczego tak łatwo, można by powiedzieć, tak nagle poszli za Jezusem? Co w sobie Jezus miał takiego, że ich przyciągnął, oderwał ich od tego dotychczasowego sposobu życia? Mało tego, być może oderwał ich nawet od rodziny, już nie tej w postaci rodziców, chociaż wśród nich tam pojawiają się w Ewangelii takie wątki, prawda, nawiązujące do tego, że pójdę, pochowam ojca, prawda, i dopiero wtedy przyjdę. Nie dotyczą one apostołów, dotyczą innych, ale apostołów też ta sytuacja dotyczyła. Też mieli swoich rodziców, mieli swoje obowiązki w rodzinach i tak dalej. I na ten temat nic nie słyszymy. Jedyny przypadek, który od tego odchodzi, to jest wzmianka o tym, że Jezus uzdrowił teściową Szymona, Piotra, więc z tego się domyślamy i zasadnie to już nie ma wątpliwości, że Piotr był człowiekiem żonatym. Rzecz jasna, chcielibyśmy wiedzieć, co stało się z jego żoną. Wygląda na to, że już na tym etapie, młodym etapie swojego życia, Piotr był wdowcem, dlatego że nigdzie potem nie ma wzmianki o żonie, więc to pozwala domniemywać. Ale święty Paweł pisze w pewnym momencie w liście do Galatów, że gdybyśmy byli jak inni apostołowie, tak jak Piotr, i mieli ze sobą tam towarzyszki życia, więc być może jednak ta wzmianka gdzieś tam występuje w Piśmie Świętym. No to znaczy Paweł bezpośrednio nie odnosi się w tej wzmiance do Piotra. On pisze, tak jak Kefas, gdybyśmy, prawda, chcieli być, podaje siebie jako przykład kogoś, kto jest całkowicie bezżenny, prawda? Tak. I przeciwstawia siebie. To już Paweł jest, sytuacja już jest 20 lat później, prawda, po tym wszystkim, czy 25 nawet, więc to już wtedy kształtuje się, jeżeli tak można powiedzieć, w pewien sposób, nie tylko pozyskiwania chrześcijan, ale także ułożenia życia chrześcijańskiego. A w czasach, kiedy Jezus działał, kiedy Jezus żył, to wszystko było, jeżeli tak można powiedzieć, świeże. Wszystko było nowe, wszystko było inne. I sam fakt, że wokół Jezusa było zebranych tych 12, których traktował jako swoich uczniów i którzy mieli w przyszłości pełnić rolę apostołów, czyli tych posłanych do głoszenia Ewangelii, święty Łukasz wspomina, że między innymi, że posłał jeszcze 72, prawda? A więc ta grupa tych... Tak, którzy byli blisko Jezusa, była jeszcze liczniejsza. Natomiast z innych fragmentów Ewangelii dowiadujemy się, że towarzyszyły im także kobiety, prawda? Tylko rzecz dotyczy tu obecności w Galilei, bo kiedy przyszło udać się do Jerozolimy i przeżywać to, co najważniejsze, to okazało się, że w najbliższym otoczeniu Jezusa pozostało tylko tych 12 uczniów, i to nie do końca i nie w każdych okolicznościach, oraz kilka kobiet z Maryją włącznie. Tu może warto też powiedzieć, że w porównaniu do innych nauczycieli żydowskich z tego okresu, tym, co wyróżniało chyba sposób powołania uczniów, było to, że Pan Jezus sam do nich przychodził i mówił: pójdź za mną. To znaczy sam wybierał sobie uczniów i sam niemal można powiedzieć słowa forma nakazu, prawda, zwróconego do kogoś: pójdź za mną, zostaw wszystko, co masz, i za mną. Inni nauczyciele żydowscy, do innych nauczycieli żydowskich, zwykle ci kandydaci na uczniów przychodzili sami pracowali, czy sami uczyli się w tych szkołach prowadzonych przez różnych mistrzów. No na przykład takim uczniem mówi był święty Paweł, który mówi, prawda, że studiował u stóp Gamaliela. Mamy wiele innych takich przykładów. Opisuje to bardzo dokładnie Talmud, te całe dynastie wręcz uczniów, którzy zwracają się do rabinów, przychodzą, tam się uczą, tam pozostają. To było to nowum. To znaczy, że Pan Jezus nie był jak inni rabini, którzy czekał, aż przyjdą do Niego uczniowie i sami będą chcieli się u Niego uczyć, tylko sam powoływał do tej grupy apostołów, do tej grupy najbliższej. No i pojawia się oczywiście pytanie, które pewnie sobie wielu zadaje, ta 12. Co to znaczyło 12? Oczywiście zapewne chodziło o pokazanie, to zresztą też Ewangelie jasno pokazują, że chodzi o nawiązanie 12 plemion Izraela.
wezwanie Pójdź za mną, kierowane do tych osób, które miały stać się jego uczniami, w gruncie rzeczy podejmuje tę samą pedagogię, którą Bóg urzeczywistnił w czasach Starego Testamentu. Mamy to wiele razy w przypadku powołań, głównie o charakterze prorockim, mianowicie wstań i idź, wstań i podejmij to konkretne dzieło. U Jezusa nie mamy nie tyle wstań i idź, tak jak w przypadku Abrahama, czy jak w przypadku Jonasza, tylko u Jezusa mamy wezwanie do naśladownictwa. Można by powiedzieć, że w Biblii hebrajskiej w Starym Testamencie to pójdź za mną oznaczało, czy powiedzmy sobie, czy wstań i idź, oznaczało pełne zawierzenie Bogu, którego się do końca nie zna. Natomiast tutaj mamy do czynienia z wolą naśladuj mnie, pójdź za mną, czyli pójdź w moje ślady, bądź ze mną. Może nie tyle dziwne, nie tyle osobliwe jest samo to wezwanie pójdź za mną, ile szybkość, z jaką na nie odpowiadano, ile zdecydowanie, które się z tym łączyło. Nie zawsze Jezus powołując, nie zawsze miał sukcesy, dlatego że mamy na przykład przypadek bogatego młodzieńca, który przychodzi do Jezusa, ma dobre intencje, pyta, co ma czynić, żeby uzyskać życie wieczne, otrzymuje odpowiedź, otrzymuje wskazówki, powiada, że wszystkiego tego dochowywał od swojej młodości, więc Jezus mówi, no to teraz chodź za mną. Mhm. Natomiast on nie poszedł, dlatego że był zamożny i po prostu nie był w stanie zostawić tego swojego bogactwa, tych swoich posiadłości. Więc nie zawsze to, co Jezus, czego Jezus chciał, się spełniało. Spełniło się wobec tych 12, ale też Jezus poniósł pewną porażkę, gdybyśmy patrzyli tylko w ludzkich kategoriach, dlatego że Judasz go zdradził. Więc Piotr się go zaparł. A Piotr się go zaparł, a pozostali uciekli. Mhm. Więc ta wieloletnia, trzyletnia pedagogia Jezusa nie była taka bardzo skuteczna, co nam odsłania w ogóle tajniki ludzkiego wnętrza, ludzkiego sumienia, ludzkiej duszy. Pokazuje nam, że za dobrymi intencjami i za wolą, powiedzmy sobie, bycia dobrym, nie zawsze idzie to, że człowiek jest dobry. A liczba dwunastu oczywiście nawiązuje do 12 plemion Izraela, ale ma też, można się dopatrzeć tutaj znaczenia symbolicznego, tego mianowicie, że o ile te 12 plemion reprezentowało lud Bożego wybrania pierwszego przymierza, o tyle 12 apostołów, którzy podejmą dzieło ewangelizacji, którzy podejmą dzieło głoszenia Ewangelii wśród narodów pogańskich, można by powiedzieć, reprezentują teraz nowy Izrael. Mhm. Ten nowy Izrael, którym jest Kościół, są zaczątkiem nowej wspólnoty ludu Bożego. Wiara w Boga jedynego nie będzie się już ograniczała tylko do wąskich ram tego jednego ludu, który Pan Bóg sobie wybrał, tylko okazuje się, że to uniwersalne przeznaczenie tego wybrania jest ukierunkowane ku całej ludzkości i apostołowie w tej liczbie 12, symbolicznej liczbie 12, stają się narzędziami Bożego działania względem całej ludzkości. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Jezus wybrał grono 12. Po pierwsze dlatego, że to grono musiało być jakoś ograniczone, po drugie dlatego, że ta jego pedagogia, to jego wychowywanie skupiało się na tych, których musiało być najbliżej. Opowiada się, wybrał tę liczbę symboliczną 12, dając raz jeszcze do zrozumienia, że wspólnota, którą zakłada,
jest kontynuacją tego dziejów i natury biblijnego Izraela, ludu pierwszego przymierza, ale z drugiej strony jest to zasadniczo nowa rodzina ludu Bożego, nowa rodzina, która przynależy do Chrystusa, więc jest to nowy Izrael. I oczywiście już od czasów Jezusa, a zwłaszcza w czasach świętego Pawła, to już było bardzo mocno zarysowane. Natomiast w II, III, IV wieku toczyły się mocne dyskusje o to, kto jest Verus Izrael. Czyli prawdziwym Izraelem. Czy prawdziwym Izraelem są ci, którzy nie przyjęli Jezusa i nadal trwają przy rozporządzeniach Starego Testamentu, ale mocno przewartościowanych w związku z zagładą Jerozolimy i świątyni, mocno zmienionych, a więc czy przedstawicielami, czy powiedzmy ludźmi Verus Izrael, prawdziwego Izraela, są wyznawcy judaizmu rabinicznego, czy wyznawcy Jezusa Chrystusa. Czy to oni stanowią ów Verus Izrael? I to była bardzo, jeżeli tak można powiedzieć, no, silna walka, silne zmagania o to Verus Izrael, bo i jedni, i drudzy bronili swojej tożsamości i bronili swoich przywilejów własności Starego Testamentu właśnie na bazie tego, że to my stanowimy prawdziwy Izrael. O tym, że uczniowie Jezusa już od najwcześniejszego okresu musieli się stykać właśnie z niechęcią, prześladowaniami ze strony tych Żydów, którzy nie chcieli przyjąć Pana Jezusa, znajdujemy świadectwa nie tylko w Ewangelii świętego Jana, która kilka razy mówi o wyłączeniu ze synagogi, nawet takim określeniem się pojawia, ale również w tych przepowiedniach, które znajdują się w innych Ewangeliach, kiedy Pan Jezus przepowiada swoim uczniom, że czeka was wyłączenie ze świątyni, biczowanie, nie zostaniecie uznani i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten spór musiał się pojawić już w czasie za jego życia, a z pewnością jeszcze w większym stopniu był i rozwinął się po śmierci i zmartwychwstaniu. Ale chciałbym jeszcze wrócić do tego, o czym mówiłem, o tej inności sposobu powołania uczniów. Innym elementem, który był dostrzegany przez współczesnych Jezusowi, był też sposób jego nauczania. Jesteśmy w Galilei, tutaj miały miejsce te dwa najsłynniejsze wystąpienia, kazanie na górze, czyli na górze błogosławieństw, kazanie na równinie, to według świętego Łukasza wystąpienia, być może nad samym Jeziorem Galilejskim. Ważne jest to, że wszędzie tam Pan Jezus, że wszędzie jego słuchacze mówili, że naucza inaczej niż uczeni w piśmie, jak ten, który ma autorytet. Prawda? To było szczególnie widoczne w opisie u świętego Mateusza. Czyli Pan Jezus, jak nauczali rabini? Rabini nauczali w ten sposób, że żeby postawić jakąś tezę, zawsze musieli odnaleźć kogoś, kto ją wcześniej w pewien sposób powoływał się na jakiegoś swojego innego nauczyciela i mówili, że ten nauczyciel powiedział tak, inny nauczyciel powiedział tak, a ja uważam, że tak, jak to powiedział ten jeden z nauczycieli, nawet jeśli dokonywali delikatnej zmiany tego nauczenia. Pan Jezus się nigdy w ten sposób do nikogo wcześniej nie odwołuje, prawda? Nie mówi, że powiedzmy, nie wiem, rabbi Hillel, czy tam rabbi Szammaj, albo jakiś inny rabin mówił tak, a ja uważam tak, albo ja uważam tak, jak jeden z tych rabinów. Powoływał się na swoją, w pewien sposób, bezpośrednią boską godność. To wyróżniało też chyba sposób jego nauczania. Zasadniczo wyróżniało sposób jego nauczania. Rabini cytowali jakiś fragment Biblii hebrajskiej, następnie ten fragment stawał się przedmiotem dysputy i stawał się przedmiotem dociekań o charakterze dialektycznym. Jeden myśli tak, drugi myśli zupełnie inaczej i wybieramy to, co nam się podoba. Judaizm rabiniczny jest oparty na zasadzie swoistego szwedzkiego stołu. Są do wyboru rozmaite produkty, wybierasz sobie to, co ci będzie smakowało, wybierasz sobie pod warunkiem, że ci to nie zaszkodzi. A więc są pewne ramy wyboru i tych produktów spożywczych i ramy wyboru pewnych produktów czy prawd wiary czy moralności. Te ramy są wyznaczone przez wiarę w jedynego Boga, nie może to wykraczać poza te ramy, przez przeświadczenie o wybraniu Izraela i o jego posłannictwie. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to ty uważasz tak, ja uważam inaczej i możemy się ze
sobą nie zgadzać, ale wszyscy pozostajemy w obrębie świata żydowskiego. Z Jezusem było inaczej, dlatego że Jezus rzeczywiście nie powoływał się na rozmaite autorytety. Zresztą, tak prawdę mówiąc, to w jego czasach tych autorytetów jeszcze tak za dużo nie było. Kształtowały się szkoły Hillela i szkoła Szammaja. Szkoła Szammaja była bardziej rygorystyczna, szkoła Hillela była bardziej wyrozumiała. Różni religioznawcy mówią, że Jezusowi było bliżej do szkoły Hillela, ale nie dlatego, że po prostu jakoś tam znał Hillela i kierował się jego naukami albo go naśladował, ale dlatego, że jego podejście, podejście Jezusa, spojrzenie Jezusa na świat, na człowieka było właśnie łagodniejsze, co przypomina w wielu przypadkach nauczanie również Hillela. Jezus występuje z autorytetem, to znaczy ten autorytet widać zwłaszcza w tak zwanym kazaniu na górze, gdzie Jezus przytacza: powiedziano, nie zabijaj, a ja wam powiadam. Powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam. Powiedziano, czcij ojca i matkę, a ja wam powiadam. Dokonuje radykalnej reinterpretacji tego starotestamentowego nauczania, tego nauczania, które było częścią życia i pobożności biblijnego Izraela. Dokonuje reinterpretacji w kluczu uwewnętrznienia tego nauczania. To, co tam było obowiązkiem, bardzo często narzuconym z zewnątrz, i można było łatwo obserwować, czy ten obowiązek jest spełniany, czy jest wykonywany i tak dalej, to w przypadku Jezusa jest sprowadzone do wnętrza człowieka, który sam w swoim sumieniu odpowiada za swoje życie, za swoje działanie, a więc ta moralność, raz jeszcze trzeba użyć tego słowa, zostaje zinterioryzowana, uwewnętrzniona. Jezus wskazuje na odpowiedzialność każdego za dokonywane przez niego wybory życiowe. I właśnie w tym miejscu jest bardzo zdecydowany. Jego nauczanie poza tym charakteryzuje się tym, że nie jest taką rabiniczną dialektyką, która później będzie cechowała nauczanie talmudyczne, tylko nauczanie Jezusa jest adresowane w pierwszej kolejności do ludzi prostych, ludzi zwyczajnych. I jedną z najważniejszych metod nauczania są przypowieści. A te przypowieści nawiązują do tego, co dzieje się i co widać dookoła. Dlatego tak dużo tych elementów galilejskich jest właśnie w tych przypowieściach. Dokładnie. Roku, siania, zbierania, zboża. Dokładnie. Goethe powiedział, że jeżeli ktoś chce zrozumieć poetę, to musi udać się do kraju poety. Jeżeli ktoś chce zrozumieć Ewangelię, jeżeli ktoś chce zrozumieć przypowieści, wszystkie te nawet najprostsze, o siewce, o tym ziarnie, które padło na drogę, padło na skałę, ptaki je wydziobały, padły na miejsce skaliste, padło na glebę żyzną. To wszystko tutaj widać jak na dłoni. Żeby zrozumieć Ewangelię, nauczanie Jezusa, przypowieści Jezusa, żeby je głębiej zrozumieć, skonkretyzować, to właśnie obok czterech Ewangelii napisanych przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana mamy piątą Ewangelię, napisaną przez samego Pana Boga w krajobrazie Ziemi Świętej, przede wszystkim w krajobrazie no właśnie Galilei, w jej topografii, bo przecież wszystko to, o czym mówi Pan Jezus, jest osadzone w kontekście tego wszystkiego, co można zobaczyć, tylko będąc tutaj w Ziemi Świętej. I o ile studenci teologii, historii, archeologii, innych dyscyplin muszą studiować geografia, topografia Ziemi Świętej, krajów biblijnych, muszą to sobie przyswajać, uczyć się na pamięć, o tyle obecność w Ziemi Świętej daje to, że człowiek ogarnia wzrokiem to, wszystko, o czym mowa w podręczniku na kilku stronicach. I od razu mamy pojęcie o Jeziorze Galilejskim, mamy pojęcie o Galilei, o wzgórzach Golan, o tych osadach. O tym, że ona jest taka zielona, prawda? Dlaczego ona jest taka zielona? Mamy pojęcie o przypowieściach, jakie głębiej rozumieć. A do tego potrzebna jest znajomość również starożytnych stosunków społecznych, bo my żyjemy w zupełnie innym świecie niż żył Pan Jezus.
Wobec tego te przypowieści, gdzie jest pan i sługa, te przypowieści, które nawiązują do zupełnie innych układów w rodzinach, prawda, i w społeczeństwie, te przypowieści wymagają pewnego wyjaśnienia, czyli wymagają polegania na realiach. Ksiądz wspomniał o tym, że tą nowością, czyli jedną z nowości widocznych w kazaniu na górze było to uwewnętrznienie, ale myślę, że też bardzo drugim ważnym aspektem była uniwersalizacja pewnych przykazań. To szczególnie odnosiło się do tego, że Pan Jezus zredefiniował pojęcie bliźniego. Pojęcie bliźniego we wcześniejszej, jeśli tak można powiedzieć, myśli żydowskiej jednak odnosiło się przede wszystkim do członka tego samego narodu, tej samej grupy etnicznej. Tymczasem nadal jego, tak się odnosi. Nadal się tak odnosi, ale to było bardzo mocno wtedy prawda, podkreślane i cały czas jest podkreślane. Natomiast ta nowość polegała na tym, że w przypadku Pana Jezusa bliźni stał się po prostu każdym człowiekiem, w pewien sposób każdym człowiekiem. To bardzo jest wyraźnie widoczne przy kazaniu o miłości nieprzyjaciół, kiedy Pan Jezus o tym mówi. Jest widoczne w Ewangelii według świętego Łukasza w tej słynnej przypowieści właśnie o dobrym Samarytaninie, kiedy się okazuje, prawda, że tym kimś dobrym, który okazał więcej serca, więcej miłosierdzia, który się zatroszczył, pochylił się, nie był ani kapłan, ani lewita, tylko przypadkowy Samarytanin, a Samarytanie w tamtym okresie byli przez Żydów pogardzani, byli traktowani jako tacy ludzie gorszego sortu, wręcz można powiedzieć bardzo często, prawda? Ta radykalna przemiana pojęcia bliźniego i uznanie w bliźnim każdego człowieka jest też właśnie tym dodatkowym, albo inaczej, może nie dodatkowym, ale też bardzo ważnym, nowym elementem. Ta nowość jest czymś oczywistym dla nas, chrześcijan. Myśmy do tego przywykli. My to uważamy, że to jest oczywiste, że bliźni jest każdy człowiek. Tak traktujemy to. Jak słyszymy słowo, będziesz miłował Pana Boga swego i bliźniego swego i widzimy, że to są słowa wyjęte z Pisma Starego Testamentu, to co jest w tym w zasadzie nowego? Po 2000 lat, dzięki Bogu, że nie ma w tym nic dla nas zasadniczo nowego. To znaczy, że chrześcijaństwo jednak wniosło w ten świat pozytywny ferment, który sprawił, że jednak miliony ludzi, dla milionów ludzi bliźni to każdy drugi człowiek, zwłaszcza drugi człowiek w potrzebie. I to widać w rozmaitych odmianach akcji charytatywnych, a także w ogóle w podejściu, w patrzeniu na człowieka. To odmieniło zasadniczo antropologię i koncepcję człowieka i spojrzenie na człowieka. To jest ta chrześcijańska caritas, to jest ta nowość, prawda? Też. Znaczy agape została wniesiona do dziejów świata. Tak, ale pamiętajmy, że to nie wszyscy tak myślą, że nie dla wszystkich jest tak to oczywiste, że dla bardzo wielu wyznawców judaizmu, zwłaszcza judaizmu ortodoksyjnego, ultraortodoksyjnego, bliźnim jest po prostu drugi Żyd. Dla wielu muzułmanów, dla większości muzułmanów, bliźnim jest drugi muzułmanin. I wobec niego uważają, że mają pewne powinności i obowiązki. Natomiast ci, którzy są poza tym światem żydowskim czy światem islamu, jakby te obowiązki nie są im należne. I tu właśnie widać również tę specyfikę chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa, które nie było zwyczajną ewolucją w starożytnym świecie, ale było prawdziwą rewolucją. Widać to później w listach świętego Pawła, także w tych pouczeniach, które dawał. Nie wzywał do radykalnej, zbrojnej rewolucji, przemiany prawda, ówczesnego społeczeństwa w Imperium Rzymskim. Wzywał natomiast do głębokiego nawrócenia wewnętrznego, do wrażliwości, do dobroci, do miłosierdzia okazywanego każdemu człowiekowi. Wzywał również do pokory, która sprawia, że te granice pomiędzy poszczególnymi stanami czy pomiędzy poszczególnymi sposobem sprawowania władzy, że one nie zanikały, ale osłabiały się, bo wszędzie, w każdym przypadku potrzebna była właśnie miłość bliźniego. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W
imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Chciałem ten element podkreślić, bo mam wrażenie, że on często właśnie zanika ze względu na to, że my jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego uniwersalizmu chrześcijańskiego, że nie dostrzegamy jego nowości w tym kontekście historycznym, kiedy się narodził, a można by powiedzieć, że nawet można by wręcz powiedzieć, że okres następujący bezpośrednio już po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa był okresem nawet większego nasilenia, bym powiedział, tej wrogości, tak zwanych 18 halachot, czyli takich przykazań, powiedzmy, rabinicznych, zostało narzuconych przez szkołę Szammaja, szkołę Hillela, w przededniu, zdaje się, wybuchu wojny żydowskiej i tam były zakazy korzystania z oliwy pogańskiej, używania nawet języka, jakiejkolwiek styczności. No, krótko mówiąc, to było tych 18 halachot wprowadzało radykalną separację i oddzielenie od wszystkiego, co pogańskie, i miałoby zapewnić to przestrzeganie i pilnowanie świętości wyłącznie w obrębie etnosu. Mówię o tym, żeby pokazać, jak w tamtym świecie, kiedy dominowały takie prądy, jak niezwykłą rzeczą było właśnie ta nowość i ta inność reprezentowana przez Pana Jezusa. Tak, ale tamten świat wcale nie przeszedł do przeszłości, dlatego że zupełnie podobne podejście i sposób życia mamy w judaizmie ortodoksyjnym i ultraortodoksyjnym. To jest absolutna separacja i izolacja od innych ludzi, od wszystkich, którzy nie przynależą nawet do tego odłamu judaizmu. Nawet pewna, można by powiedzieć, pewna separacja od tej części Żydów, tej części wyznawców judaizmu, którzy pozostają poza obrębem tego judaizmu ortodoksyjnego. To trwa do dnia dzisiejszego. Ta separacja jest czymś, co wciąż żyje, co wciąż jest podtrzymywane. No, widać to doskonale w jerozolimskiej dzielnicy Mea Shearim. Widać to przy ścianie płaczu, zwanej dzisiaj murem zachodnim. Widać to w licznych przejawach życia żydowskiego, ale to, co jest najboleśniejsze dla nas, chrześcijan, to to, że my jesteśmy przez takich właśnie Żydów wyznających tę zasadę separacji, chrześcijanie są traktowani jako poganie. Że jesteśmy włączeni w całe to spektrum świata pogańskiego, tak jakbyśmy byli wyznawcami pogańskich bożków na wzór starożytnych bóstw, na wzór bóstw, które gdzieś tam są wyznawane w odległych zakątkach świata. To nastawienie judaizmu, i to w całości judaizmu w zasadzie, z tam z małymi wyjątkami poszczególnych ludzi, nastawienie do chrześcijaństwa jest niestety bardzo negatywne. I my nie możemy się zgadzać, nawet wtedy, kiedy podejmujemy się dialogu chrześcijańsko-judaistycznego, my nie możemy się w żadnym wypadku zgadzać na traktowanie nas jako pogan. Tak, no tym bardziej, że będąc, czy nawiązując do tego, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa i do tego, co On przekazał, no trzeba pamiętać o tym, jak mocno On podkreślał to, że przyszedł przede wszystkim i najpierw do Izraela, prawda? Ta Jego misja, ta pierwsza, to Święty Mateusz pokazuje, że najpierw przyszedł do Izraela. Czy jak można zarzucić wyznawcom chrześcijaństwa, że są teraz poganami, skoro przecież wyznają tę samą religię, jeśli tak można powiedzieć, tylko pogłębioną, którą przecież Chrystus przyniósł i którą głosił. Tak, można by sobie wyobrazić taki dom złożony z dwóch komnat. Pierwsza to jest Izrael, druga to są wszyscy, którzy nie przynależą do etnicznego Izraela. Jezus przyszedł do Izraela,
ale to nie był cel, to nie było docelowe. Był pierwszy etap drogi, możemy powiedzieć. Pierwszy etap drogi i w tym etapie drogi uzewnętrznił się, wyraziło się właściwe posłannictwo Izraela, że Izrael miał być świadkiem Boga jedynego względem świata pogańskiego tak długo, jak długo jeszcze Mesjasz nie przyszedł, a gdy w osobie Jezusa Mesjasz przyszedł, wtedy Jezus Chrystus, Jego Ewangelia stają się narzędziem do trafienia, dojścia do świata pogańskiego. Ale to dojście, to wyjście wymaga wyjścia poza Izrael. Wymaga wyzbycia się nie przywileju wybrania, bo Izraelici pozostali ludem Bożego wybrania, bo to Bóg dokonuje wyboru i Bóg jest wierny w swoich obietnicach i w swoich postanowieniach. Więc nie chodziło o to, że Izraelici utracili tę godność, chodziło o to, że ta godność wybrania, powołania i związane z nią odpowiedzialności odsłoniła swoje pełne znaczenie, że Bóg wybrał Izraelitów i Izrael nie ze względu na nich samych, ale ze względu na duchowe dobro całej ludzkości.